witam wszystkich serdecznie oglądających mój kanał oraz subskrybujących. Detailing Ozon Mat z Płocka w rytmach Terminatora przy pięknej muzyki. Chciałbym zrobić sprostowanie. Sprostowanie dotyczące tutaj, tak jak widzicie, mojego filmiku. Klimatyzacja, pistolety MC Polska i WURT, porównanie robiłem. Ponieważ piszecie ludzie, że zbiorniczek wam przesyłają pół litrowy. Tak, rzeczywiście, przepraszam, to jest moja pomyłka w filmie, ponieważ było wszystko kręcone na żywo, z ręki i tutaj za swoją pomyłkę bardzo przepraszam. Natomiast jest to pomyłka związana z pojemnością tego zbiorniczka, który tutaj w tej chwili pokazuję. To jest zbiorniczek, spójrzcie, 500 ml, nie ma litra, tylko 500 ml. Ja tu mówię, że on ma litr pojemności, a tu jest ewidentnie widać 500 ml. Także przepraszam jeszcze raz i sprostowanie takie. A już niedługo, w niedzielę, ukaże się film dotyczący środków od MC Polska, dodatkowej paki. Pokażę, co do mnie przyszło, oraz tak naprawdę dodatkowej lancy do pistoletu od MC Polska. Prośba taka, ponieważ ludzie zakupują te pistolety po moich filmach, że nieładnie wyglądają. Są to pistolety ATA, nie SATA. SATA są to pistolety używane w tunapie, ale mega dużo kosztują. ATA również jest niemiecka, jest odlew, rzeczywiście maszyna wtryskarka robi tak, a nie inaczej. No, ale proszę się tym nie sugerować, zobaczycie z dłuższym czasem, że pistolety wam się obronią i nie ma tutaj żadnego ale i problemu. Także taka moja prośba, ażebyście się nie sugerowali. Sprostowanie dotyczące MC Polska, firmy MC Polska i zbiorniczka do pistoletu czyszczenia klimatyzacji. Jakościowo i tak bije ten pistolet i cenowo WURTA. Jeżeli to wszystko porównacie, wyjdzie mniej więcej to samo, a na pewno dużo dłużej wam posłuży. Takie jest moje zdanie prywatne, konsumenta, teściarza i tak dalej. Natomiast tak jak powiedziałem, ukaże się niedługo, już pewno w niedzielę, film, w którym przyszedł mi miernik stężenia ozonu. Powiem o nim krótko, potestuję go dłużej i wtedy będzie coś może więcej widać, tak? No i tak, tak jak powiedziałem, no sprostowanie dotyczy MC Polska. Tu wam pokazuję te lance, to wszystko, tu macie ten zbiorniczek 500 ml. No i słuchajcie, o konkursie trochę, przysyłacie sporo materiałów, tak jak powiedziałem, dotyczących właśnie konkursu, czyli materiały ze zdjęciami odnośnie waszych klimatyzacji. Bardzo dziękuję za wszystkie materiały. Prosicie, żeby poprzedłużać konkurs co najmniej do końca sierpnia, więc ustosunkuję się do waszej prośby, nie ma problemu. Robimy taką rzecz. Oczywiście termin zostaje przedłużony do dnia 31 sierpnia, gdzie wtedy wyłonimy sobie 31 sierpnia trzech laureatów konkursu. Fajne gadżety od MC Polska, środek nanoklina, ściereczki, dodatkowo po długopisiku, po torbie, w ich oryginalnych opakowaniach. Pokażę to wszystko już w niedzielę. Pokażę dodatkowo ten miernik stężenia ozonu. Porównam go, może niedługo uda się, z dragerem. Także sporo materiałów się szykuje. Jutro przyjeżdża Volvo V50 w sobotę. Na koniec sierpnia przyjedzie Toyota RAV4, gdzie zobaczycie przygotowanie, świeże auto, ciemny lakier metaliczny, delikatny, jak to japoński, ale no to wszystko przed wami. Obserwujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Także jeszcze raz przepraszam, że pomyliłem się z tym zbiorniczkiem, który tu widzicie. Jest to pojemność 500 ml, nie 1000 ml, w ramach pięknej muzyki. Takie moje sekretne przeprosiny i sprostowanie dla firmy MC Polska, producenta środka NanoClean, jak tu widzicie. Dziękuję, test typowo konsumencki i pozdrawiam, życzę spokojnego, udanego weekendu. Rafał z Detailing Ozon Mat, film się będzie nazywał Pistolety MC Polska, Lance MC Polska, sprostowanie. Dziękuję, cześć, trzymajcie się.
Pozdrawiam Was. Cześć. Łapa w górę.